Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo odpowiem, ile czasu nie wolno pić alkoholu, aby przejść pozytywne badania lekarskie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Oczywiście odpowiadam tutaj na zapytanie osoby zatroskanej o prawo jazdy swojego brata. Witam panie doktorze, mojemu bratu odebrano prawo jazdy rok temu. Ma się zgłosić na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. No, teraz przez 3 tygodnie przed badaniami już nie pije. Wcześniej bywało różnie. Czy taki czas wystarczy, by to badanie przejść pozytywnie? Uzależniony raczej on nie jest, no chociaż od czasu do czasu zdarza mu się wypić. Czy można w jakiś sposób odpowiednio przygotować się do takiego badania w tak krótkim terminie? Bardzo dziękuję za jakąkolwiek odpowiedź, pozdrawia. No niestety z korespondencji przesyłanej do mnie, korespondencji mailowej, wynika, że częstą przyczyną orzeczeń negatywnych wydawanych przez WOMP-y są nieprawidłowe wyniki różnych prób wątrobowych. Właśnie pośrednio świadczą one o nieprawidłowej funkcji wątroby, no z reguły nadszarpniętej przez regularne picie różnych napojów alkoholowych. Natomiast musisz wiedzieć, w WOMP-ie raczej ci nie uwierzą w jakieś inne przyczyny chorobowe tych złych wyników. Ktoś mi tam przesyłał 100 tysięcy różnych innych przyczyn znalezionych w internecie. No być może kto w WOMP-ie ktoś naiwny uwierzy, no ale raczej mało prawdopodobne. I niestety, wszystko zależy od indywidualnej zdolności tego narządu, tej wątroby, do powrotu do prawidłowej funkcji po okresie abstynencji. No, jeżeli ta wątroba ma jeszcze zdolność do jakiejś regeneracji, to próby wątrobowe powinny tam oczywiście z podwyższonych zbliżyć się do normy. Natomiast no, jeżeli nie ma, to owszem, te poziomy enzymów wątrobowych raczej spadną, chociaż nie jest to regułą, no ale ciągle będą powyżej tej normy, prawda? Czyli co radzę? Po tym 3-tygodniowym okresie abstynencji, a nawet dłuższym okresie, oczywiście dieta lekkostrawna, no trzeba pójść do laboratorium, zbadać poziomy enzymów wątrobowych oraz cukru we krwi. Kosztuje to w zasadzie parę złotych, także w prywatnych laboratoriach powinni to robić bez skierowania. Jeżeli te próby wątrobowe się unormowały, zwiększa to oczywiście twoją szansę, czy kogokolwiek szansę przejścia takich badań. Natomiast jeżeli są ciągle nieprawidłowe, lepiej udać się do lekarza rodzinnego z prośbą o jakieś dalsze wskazówki, a przynajmniej z prośbą o jakieś zaświadczenie do WOMP-u, no, że jesteśmy pod jego opieką, leczymy się i coś tam robimy w tym kierunku. Także zapamiętaj, generalna zasada abstynencji przed badaniami jest: im dłużej, tym lepiej, najlepiej w ogóle wyciągnąć wnioski, przestać pić, no dobrze się gada, prawda? Także pijącemu okazjonalnie wystarczy parę dni dojść do siebie, pijącemu regularnie trzeba znacznie więcej czasu, może nawet się właśnie okazać konieczne całkowite powstrzymanie się od picia nawet później. Natomiast przestrzegam przed jednym, są bardzo małe szanse osoby, która pójdzie pod wpływem alkoholu do WOMP-u, no lub tak zwanej wczorajszej, prawda? Po zbadaniu w WOMP-ie na alkomacie możemy stracić prawko na zawsze, nie ma litości, wpisują to do dokumentacji lekarskiej i potem się będziemy odbijać od WOMP-u do WOMP-u. Także na tym kończę. Jeżeli cię ten temat oczywiście zainteresował, jeżeli ten filmik cię zainteresował, możesz tutaj skomentować poniżej tego filmu. Natomiast jeżeli chcesz więcej informacji na podobne tematy, możesz tutaj wejść na moją stronę internetową badania lekarskie kierowców.pl. Każdy komentarz, szczególnie oparty na twoich doświadczeniach, czy osobistych, czy doświadczeniach znajomych, jest naprawdę mile widziany. Także bye bye. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.